2 czerwca wspominamy błogosławionego Walerego Trajana Frentiu, biskupa i męczennika. Walery urodził się 25 kwietnia 1875 roku w Resita w południowo-zachodniej Rumunii na terenie byłych Austro-Węgier. Szkołę średnią ukończył w mieście Blaj. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium duchownym w Budapeszcie. Święcenia przyjął 20 września 1898 roku, mając 23 lata. Bezpośrednio po święceniach kontynuował naukę w Wiedniu, a po 4 latach studiów uzyskał tam tytuł doktora teologii. W czasie pobytu w Wiedniu spotkał się z misjonarzami z Afryki, a z ich opowiadań dowiedział się o sytuacji ludności afrykańskiej i już wtedy, a także potem po powrocie do Rumunii, ofiarnie pomagał misjonarzom. Dzięki jego wsparciu zostało wybudowanych i odnowionych wiele kościołów w Afryce. Po studiach początkowo pracował jako archiwista w kurii diecezjalnej. Przez 8 lat był proboszczem, a 4 listopada 1912 roku w wieku 37 lat został mianowany biskupem w mieście Lugoj w zachodniej Rumunii. W ciągu 10-letniej posługi troszczył się przede wszystkim o formację kapłanów. Założył tam seminarium duchowne. 25 lutego 1922 roku został skierowany do miasta Orada Mare na północy Rumunii. Jako biskup troszczył się o dobro duchowe swoich diecezjan, ale też podjął na szeroką skalę działalność społeczną, za co w nagrodę otrzymał Order Korony Rumunii i Nagrodę za pracę dla Kościoła. 28 października 1948 roku został aresztowany w Oradei przez władze komunistyczne tylko dlatego, że był biskupem i przewieziony został do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bukareszcie. Nie zgodził się na proponowane mu przejście do rumuńskiego kościoła prawosławnego. Po kilku dniach przewieziono go do obozu dla biskupów rumuńskich w Dragoslavel, a potem do Calderusani. W 1950 roku trafił w końcu do więzienia Siget na północy Rumunii przy granicy z Ukrainą. Do tego więzienia trafiali ci, którzy sprzeciwiali się władzy komunistycznej. Było to więzienie o wyjątkowo surowym rygorze. Biskup Walery zmarł tam z głodu 11 lipca 1952 roku. Miał 77 lat. Wieść o jego śmierci lotem błyskawicy rozeszła się wśród więźniów. W milczeniu, bo inaczej nie mogli, przeżywali żałobę i oddawali mu cześć. Tak jak inni umierający w tym obozie, biskup Walery został pochowany w nocy, bez trumny, w zbiorowej mogile zrównanej z ziemią. Nigdy nie został ani osądzony, ani skazany. Biskup Frentiu został beatyfikowany 2 czerwca 2019 roku w rumuńskim mieście Blaj. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Walerowi, biskupowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.